My jak zamykamy oczy, to rzadko kiedy widzimy siebie w tamtych teledyskach, podejrzewam. I tutaj chyba mogę mówić za wszystkich, dlatego że... no i wyglądaliśmy inaczej, byliśmy. To były tak kompletnie inne czasy, że często ja patrząc na pewnego rodzaju publikacje z tamtych lat, to nie wszędzie dostrzegam siebie tak naprawdę. Dużo czasu minęło i czasy są kompletnie inne. Natomiast podchodzimy do tego z ogromnym sentymentem i zazwyczaj jak jednak zamykamy oczy i słuchamy muzyki, to jednak na tym muzycznym aspekcie się skupiamy bardziej niż na tym wizualnym, który wtedy królował. Ja myślę, że co do muzyki, to byśmy zgodni, jeśli chodzi o zespół, bo pomimo tego, że słuchaliśmy zupełnie innych rzeczy często, ja grałem w zespole rockowym w Jarocinie tuż przed przyjściem do Papales, natomiast estetyka, po prostu to były dobre piosenki. Jak usłyszałem fragmenty czy zajawki pomysłów, no to była moja bajka w sensie muzycznym, prawda? Bo jeśli ktoś się zagłębi w harmonii i w pewne konstrukcje tych piosenek, to są bardzo wyrafinowane piosenki, które się słucha bardzo łatwo. Ale to jest, ktoś, kto się zna i słyszy, to wie, o co chodzi. Thank you.